Nim nastali potężni tytani, a po nich bogowie olimpijscy, doszło do wielkiej bitwy. Pierwsi bogowie istoty, które same stworzyły ziemię, szaleli z gniewu przez wieczność. Właśnie z tego gniewu, z szaleństwa wojny, narodziły się furie. Furie nie słuchały nikogo. Tytanów, bogów, śmiertelników ani cieni. Były strażniczkami honoru. Wymierzały kary i piętnowały zdrajców. Wkrótce po dojściu do władzy Zeus odkrył, że nie musi obawiać się sióstr, albowiem furie piętnowały jedynie tych, których uznały za winnych. Pierwszą ofiarą sióstr padł Hekaton Heir Aigaion. Olbrzym złożył Zeusowi przysięgę krwi. Następnie zdradził króla bogów. Wówczas furie podjęły działania. Siostry tropiły go niczym zwierzę, a gdy już dopadły Aigaiona, torturowały bez litości. Wierzyły, że śmierć byłaby dla wiarołomcy aktem łaski. Los Hekaton Heira Aigaiona posłużył innym za przestrogę. Stał się symbolem tych, którzy postanowili złamać boską przysięgę. Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w pierwszym odcinku nowej serii God of War Wstąpienie. I tak, kochani, pierwszy odcinek będzie identyczny jak demo, tak więc nie będę tam może na ten temat dużo się wypowiadał na temat gry, bo to już widzieliście w demie. Natomiast co mogę powiedzieć o menu? Mamy tutaj kilka trybów, znaczy praktycznie tylko dwa. Tryb dla jednego gracza, czyli taka kampania. To, co w God of Warze jest kluczowym elementem, ale jest także nowy tryb dla wielu graczy, czyli jakiś tam multiplayer, w którym właśnie możemy toczyć bitwy z innymi graczami na różnego rodzaju arenach. Tu w menu mamy jeszcze jakieś dodatki, które możemy sobie zobaczyć, filmy twórcy, czyli to, co ci ludzie, którzy to tworzyli, oraz filmy jakieś instruktażowe. Chyba tam w międzyczasie będą się pojawiać różne także artefakty, które zdobędziemy podczas przechodzenia kampanii. I tak, w prawym górnym rogu, jak widzicie, to jest wersja gry 0101F1.1. Natomiast co my tutaj jeszcze mamy? W lewym dolnym rogu są tak, najnowsze wiadomości. To jeśli mamy podłączenie do internetu, tu będą nam się wyświetlać różnego rodzaju wiadomości i chyba aktualizacje do multiplayera. Ja z tym multiplayerem troszeczkę tutaj zjebałem sprawę, ale to wam opowiem może podczas właśnie grania, bo o grze właśnie opowiedziałem już podczas dema troszeczkę, tak więc powiem, o co właśnie chodziło. Także mamy tam demo The Last of Us. Kwadracikiem możemy sobie przejść do stronki chyba PSN-u. To mi się zdaje, że po prostu tam są najnowsze, najświeższe informacje z PSN-u. Tak więc jak ktoś będzie dużo spędzał czasu w God of War, będzie na bieżąco informowany o nowościach, które się znajdują na PSN-ie. Dobra, jeszcze ja tylko sobie zobaczę opcje. Napisy włączone, wezmę włączone. Chociaż jest i tak wersja po polsku, ale tutaj myślę, że wszystko zostawimy tak jak jest. Tekst gry polski, dialogi polskie, dobra, tryb dźwięku, ja sobie tylko zmienię na słuchawki i chyba będzie wszystko jasne. Dobra, tak więc co, zaczynamy nową grę, jeden gracz, profil 1. Czy chcesz utworzyć nowy profil? Tak, chcę. Ja wcześniej grałem w tą grę, ale wykasowałem wszystkie save'y i zainstalowałem ją od nowa, bo chciałem po prostu zobaczyć, czy
trofea będziemy zdobywać od nowa. Trochę tam zdobyłem trofeów. Nie wiem, czy to policzmy jeszcze raz. W przypadku Ni no Kuni miałem tak właśnie, że miałem zdobyte trofea, a i tak mi liczyło jeszcze raz, że zdobyłem te same. Chociaż to tam było, nie liczyło jako podwójne. Ale właśnie chcę właśnie, żebyście wszystko widzieli na swoich oczach. No właśnie. Co my tu mamy? Nowa gra plus, kontynuuj grę i wybór rozdziału. My wybierzemy nową grę. Ta nowa gra plus jest dostępna po przejściu całej kampanii. Tak więc jak ktoś będzie chciał zdobyć trofea, wszystko na 100%, no to to na pewno będzie musiał zaliczyć. Wybór rozdziału tam, tak że będą jakieś rozdziały, będziemy mogli właśnie zaczynać sobie od danego. Widzimy się. Tak jak będziemy chcieli, tak będziemy mogli sobie rozpocząć. To dobre jest, bo na przykład jeśli będzie jakieś trofeum wymagało danej lokacji, to będziemy mogli właśnie do tej lokacji od razu przejść. Także więc fajna sprawa, ale dobra, my bierzemy nową grę. Poziom trudności mamy łatwy, normalny, trudny i tytan. Tytan jest zablokowany z tego powodu, że musimy przejść grę chyba na normalnym poziomie. Chociaż nie wiem, może wystarczy, albo wystarczy przejść na którymś z tych trzech poziomów i wtedy się odblokowuje najtrudniejszy poziom. I on także będzie potrzebny do zdobycia chyba wszystkich trofeów. Tak było przynajmniej w God of War 3, gdzie muszę się pochwalić, zdobyłem wszystkie trofea. Ale troszeczkę się namęczyłem, nie powiem. Dobra, mniejsza z tym, ja się zamykam. Tutaj zaraz będzie znowu scenka wprowadzająca nas. Kratos, słynny spartański generał, został pokonany. Oszalały, udręczony i współprzytomny zrozumiał, że w wyniku podstępu wpadł w sidła, zastawione przez furie. Nigdy, nigdy więcej. Witaj, Kratosie! Cóż to? Wydajesz się być zagubiony. Nie pamiętasz naszych wspólnie spędzonych chwil? Trzeba przyznać, że moja siostra brutalnie nam przerwała, ale kto nigdy nie grzeszyła ogładą? Nie szkodzi! Dam ci teraz małą lekcję szacunku! No i zaczynamy. Gra zaczyna się w tym samym momencie, w którym mogliśmy pograć w demie. Czyli najpierw musimy pounikać troszeczkę tych ataków. I okej, zaraz nam się chyba ułoży. Tak jest, mamy już jedno ostrze. Tak więc możemy teraz skontrować ataki. Pięknie, pięknie. Nic nie znam.
Więzienie potępionych. No i właśnie, tutaj zaczynamy. Nie pokona mnie żaden śmiertelnik! No to się jeszcze zdziwisz, ale dobra. Masz się za kogoś wyjątkowego? Bo wybrał cię Ares? Jesteś niczym! Tak, ona tam będzie nam pieprzyć. Tutaj mamy tutorialki, to wszystko było w demie. Nie będę tutaj na ten temat gadał, bo już o tym mówiłem. Jesteś zbytecznym śmiertelnikiem! Okej, okay, tutaj, tutaj, ciągle tutaj. Powiem może odnośnie tej paczki. Wiecie co, dostałem paczkę dosyć wcześnie z grą. No bo troszeczkę się wkurwiłem, trochę się wkurzyłem na ten sklep cały, który miał mi ją dostarczyć. Ale na końcu i tak wyszło po mojemu, nawet lepiej, bo dosyć właśnie wcześniej, tak jak mówiłem, dostałem tą paczkę. A mianowicie, zamówiłem grę gdzieś koło 7-8 lutego, to było, tak dobrze mówię, 7-8 luty, nie pamiętam dokładnie. No jakoś tak. No i zamówiłem grę gdzieś z... poczekajcie, 199 zł 90 groszy. Z czego wiadomo, że gra podrożała u dystrybutora gdzieś do około 250 zł chyba nawet. Tam 230 to jest chyba najniższa cena teraz. No i... No i tak, na początku marca sklep, ten, którym kupowałem tą grę, on jest na Allegro, po prostu tam ma znaczy on ma swoją stronę internetową, ale na Allegro także sprzedają. No i na początku marca wysłali mi maila, w którym poinformowali o tym, że czekajcie, te karty będę zbierał i czytał też. Co noc zjawiają się w mej celi, słowa nie opiszą co robią, pasożyty Megair, nie potrafię się ich pozbyć. Tak, to jest, to są wspomnienia Hekatonheira, tego tytana, ale dobra, wracając do paczki. Tak więc 7 marca, znaczy 7, sorry, na początku marca przysłali mi maila, że gra właśnie podróżała. No i że będę musiał po prostu dopłacić tam kasę, aby ją otrzymać. Zaoferowali mi, że za dopłatą chyba 20 zł otrzymam polską wersję gry, ale w czeskim pudełku i z czeską instrukcją. Natomiast po dopłacie około chyba 40 zł, czy tam 50, nie wiem, nie pamiętam, jakoś tak, dostanę tą grę, co zamówiłem. No i troszeczkę się wkurwiłem wtedy. Wysłałem im maila, że albo mi wyślą tą grę taką, jak zamówiłem i za tyle, co zapłaciłem, albo chcę zwrot po prostu pieniędzy. No i odzew był bardzo szybki, oni chyba się wystraszyli troszeczkę i zaraz, ja wiem, po 5 minutach przyszedł mail, że nie, nie muszę nic dopłacać i że grę wyślą taką, jaką zamówiłem. Jeszcze tego samego dnia właśnie, w którym pisałem tego maila, to było chyba, powiem wam, 8 marca, tak, 8 marca, w piątek. W piątek wysłali tą grę, no i w poniedziałek przyszła, 11 marca. Więc aż 4 dni przed premierą, z czego się cieszyłem. Natomiast jest minus tego, bo dostałem właśnie tą wersję w czeskim pudełku. No i tam jest ten Network Pass, który jest potrzebny do gry w multiplayer, do gry sieciowej. Kurczę, już się zamotałem. I on nie pasuje do tej wersji polskiej. No i trochę się wkurwiłem znowu. Ale już nie będę im robił wyrzutów, jakichś tam kurczę scenek, nie scenek, bo z tego się cieszę, że dostałem ją dosyć wcześnie i mogę nagrać te materiały dosyć szybko. Natomiast gra, będę musiał chyba ją jeszcze raz kupić. Tą chyba sprzedam, jeśli przejdę. Kupię po prostu jeszcze raz wersję, tylko że już z polskim całym pudełkiem, instrukcją, no i grą oczywiście. Natomiast mam troszeczkę złe wiadomości dla tych, którzy będą chcieli grać w... znaczy odkupią od kogoś grę, a będą chcieli w multiplayera grać. Nie dadzą... znaczy to będzie tak, jeśli osoba, która miała tą grę wcześniej, nie odpali multiplayera u siebie,
no to będą mogli zagrać, ale jeśli ten multiplayer został odpalony u kogoś, kto tą grę posiadał wcześniej właśnie, osoba, która kupiła grę od tej osoby, już sobie nie pogra. To są takie zabezpieczenia, które Sony wprowadziło, nie wiem po co w ogóle. Znaczy wiem, no to się wiąże właśnie z pieniędzmi. Oni chcą po prostu, żeby każdy kupował oryginalne gry. Pomału do tego dążą, aby całkowicie wyeliminować kupno używanych gier. Bo dla nich to jest, można powiedzieć, że to jest tak, że coś jak piractwo, może w mniejszym stopniu, ale no jest to piractwo, też można tak powiedzieć. Oczywiście, o właśnie, udało ci się zdobyć trofeum, stary, lecz się, proszę, czyli chyba trofea się zrestartowały, to mnie cieszy, bo chciałem właśnie od nowa wszystko wywołać. No i wracając do tej gry, jeśli będziemy chcieli pograć w multiplayera, każdy będzie musiał swoją wersję zakupić nową. To tak jak mówiłem, po prostu od kogoś, który nie grał w tego multiplayera i nie aktywował tego kodu u siebie na konsoli. No takie posunięcie trochę nie fair wobec graczy, no ale cóż, tu się liczy kasa. No i ja trochę zjebałem, bo kurczę, tak liczyłem na tego multiplayera, a teraz w ogóle sobie nie pogram. Nie wiem, czy mogę jakoś ten wygenerować kod, tam dzwoniąc do centrum Sony. Ale wiecie co, nie chcę mi się w to bawić, po prostu przejdę tą grę, chyba opieprzę tą grę jak najszybciej i kupię jeszcze raz, niestety, nową, żeby właśnie tylko, specjalnie tylko dla tego multiplayera. Aj kurczę, ja miałem chyba wziąć tą broń, co? Ja tak walę. Wciśnij R1, aby przyciągnąć się do przeciwnika. Kurczę, miałem co cały czas wcisnąć ten, ale tak się zagadałem, że zapomniałem o tym całkiem. No dawaj. Kurczę, tamten teraz się zaklinował. Dobra, no to tyle jeśli chodzi o tą paczkę, którą dostałem. Nie mam im tego za złe właśnie dlatego, że dostałem ją wcześniej, ale trochę mi szkoda tego. Na szczęście kupiłem ją po dosyć promocyjnej cenie, powiedzmy, bo 200 zł to nie wiem, czy można nazwać promocją, ale w porównaniu do tych cen, które teraz są, około 240-50 zł, czy tam 30 nawet, no to można powiedzieć, że to jest promocyjna cena. No i ją jakoś tam wycyganiłem od tego sklepu. Co my tu mamy? Wciśnij kółko, by kopnąć. Szarża chyba jest właśnie jeszcze. Szarża Hyperiona, czy jakoś tak to się nazywa. To wciskamy gałeczkę i możemy wtedy bijać na przeciwnika. Oczywiście w trójce było chyba zrobione, czy tam w którejś części, że tą szarżą jak biegliśmy, to on łapał przeciwnika, na ziemię kładł i wtedy obijał mu mordę. Nie wiem, czy to było w trójce, czy czasem, albo czekajcie, to było w jakiejś części na PSP. Kurczę, trochę mnie gardło boli, ale to nic, jakoś sobie poradzimy. Okej. No chyba w końcu, co? Na końcu drogi wywojną ścieczkę. Czekacie śmierć. Okej, dawaj. Jestem niewinny. Bogowie mnie opuścili. Jesteśmy niewinni. Zamilcz. Jest spoczony. Wszyscy jesteśmy zatruci. Wiadomość od Skryby. Łatwo przysięga się na bogów, lecz trudno taką przysięgę złamać. Furie dostrzegają tylko własną wizję dobra i zła. Będę starał się znajdywać wszystkie te dialogi, takie kartki. Nie wiem, czy to był jakiś pamiętnik prowadzony, czy co. Ale to jest fajnie, można poznać głębiej tą całą historię. I to mi się podoba właśnie w God of War'ze. Natomiast te wszystkie właśnie elementy, one też są związane z mitologią, tak więc dobrze to czytać, bo można się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Może nie wszystkie, bo niektóre są wymyślone, ale większość jest, które naprawdę w mitologii greckiej istniały.
Dobra, wielokrotnie uderzająca broń, która może ogłuszyć przeciwników, gdy zostanie odrzucona. No to jest ten mieczyk, to jest właśnie ta nowość, jedna z nowości w God of War'ze, podnoszenie broni i wykorzystywanie ich w naszym celu. I tak jak ją rzucimy, to ogłusza naszych przeciwników. Możemy go od razu złapać i takie wykończenie jebnąć. Dawaj. Pięknie. Czas byś ruszył na spotkanie śmierci. Tak, zaraz ta łapa się oczywiście zacznie ruszać. Ale najpierw musimy jeszcze się pozbyć tego robactwa tu. No chyba wszystko, co? Zobaczymy, jak sobie poradzisz z Hekaton Heirem. Unikaj ataków za pomocą prawej gałki analogowej. Dobra, musimy go skopać troszeczkę. Ta walka była pokazana w demie, także... Tak więc nie wiem, co tutaj na temat jej mogę jeszcze powiedzieć. Może tylko tyle, że fajnie wygląda. Ale to zawsze walki były mocną stroną God of War. No kurczę, udało mi się uniknąć, no. No i tego już nie. Ale to nic. Dajesz. Dobra, wiem o co tu chodzi. No zajebiście, naprawdę to fajnie wygląda. Ta zmiana terenu, to mnie najbardziej tutaj przyciąga do God of War'a. Wszystko się rusza, kurczę, jak oni, powiem wam, że jak na możliwości PlayStation 3, to naprawdę jest imponujące to, że mogli jeszcze takie rzeczy wyciągnąć z tej konsolki. Ona już jest, kurczę, dosyć stara przecież, nie? A niedługo właśnie jeszcze PlayStation 4 wchodzi. I tam podobno też jakaś część God of War'a wyjdzie. Ale jaka? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dawaj, chowaj się. Dobra, jest. Pięknie. Na razie idzie po myśli. O! Jeszcze nie. Co za kurwa menda, no? Nie zdążyłem jeszcze wyjść, już mi tam jebną. No kurczę ty, co on taki szybki jest? Okej, chyba jest, tak? Dobra. Wykańczamy go. Pięknie to wygląda. Gardziołko podersznięte. Nie pokonasz nas!
Zdziwisz się. Jeszcze się zdziwisz. Jednak wiecie, co wam powiem? Osiągnięcia się nie zrestartowały. Tam, gdzie pokonaliśmy właśnie Hekaton Heira, już powinno być osiągnięcie. A tamto, które tu zdobyłem, to chyba było po prostu jakieś dodatkowe, które udało mi się jakimś cudem jeszcze tam zdobyć. No szkoda, szkoda. Kanały. I kolejny dokument. Tej nocy syn królowej Furii zstąpił na świat. Czy to wybraniec z przepowiedni? Jak ktoś dopiero stworzony może być uważany przez ojca za porażkę? Okej, no to co, lećmy, nie? Lećmy na górę. Trzeba szybko to przejść i zaczynać właśnie... Co jest? Nie mogę zejść? Aha, dobra, tu jest. Szybko ten pierwszy odcinek trzeba przejść, bo to już widzieliście. No, chcę już zacząć tą taką, no można powiedzieć, prawdziwą rozgrywkę, bo tutaj już macie wzgląd, jak to wyglądało. Moje siostry są dla ciebie zbyt łaskawe. Powiem wam, że pierwszy raz, jak tutaj grałem, to ta kamera mi się zawiesiła w tym miejscu i nie podążała za moją postacią. Tutaj nie widziałem, natomiast właśnie tej scenki w ogóle nie było. Cały czas widziałem go od tyłu. Już myślałem, że mam jakiś błąd, tutaj buga czy coś, bo nie widziałem właśnie tej planszy, tej platformy. No i cały czas spadałem stąd. Nie wiem, czy to, kurczę, wina mojej konsoli, czy co, czy od czasu do czasu takie bugi się tu strafią, ale na razie widzę, że na razie działa. Już się przestraszyłem, że będę musiał czekać na jakiegoś patcha czy coś. Ale nie, na szczęście się udało to jakoś przejść. No i później wszystko wróciło do normy. Skrzyneczki, skrzyneczki, dawać, dawać. Wybijanie w powietrze, wciśnij i przytrzymaj trójkąt. To jest fajne, podoba mi się, wiecie co? Te kierowanie tymi ostrzami, tutaj już to poprawili, nie wiem, czy w trójce to było, już nawet, kurczę, nie pamiętam, nie. Wydaje mi się, że nie było tego. Tutaj natomiast, jak podbijemy przeciwników, Kratos sam kieruje ostrzami w górę, na przykład, jak oni są, żeby ich zaatakować po prostu. Tak samo było z bossem. Też celowaliśmy cały czas w jego głowę. O, tam jest chyba artefakt. Przynajmniej był w demie. Pamiętam. I zaraz, tylko ich pokonamy, to zaraz spróbuję go zdobyć. Chyba jest, tak. Bo było pokazane R1. Ale dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Tak jest, kamień przysięgi więźnia. Świecący kamień symbolizujący przysięgę złożoną przez więźnia przed furiami. Aby użyć przedmiotu, musisz ukończyć grę. Na pewno jeszcze raz będę przechodził tą grę dla samych trofeów. Ale dobra, R1. Najpierw sobie weźmiemy skrzyneczkę i możemy otworzyć dalej nasze wrota. Nie będę ci powłażać, jak moje siostry! Nie nosisz znamie, jakiego jeszcze nie widziałem! To wybraniec! Uwolnij nas od jarzma Furii! Jest przeklęty! Nie zbliżaj się! No i dobra. Tutaj fajny patent. Wymyśliłem na tych po prostu wrogów,
A mianowicie, możemy ich wyrzucać, wiecie? Wyrzucać z tej platformy. Czekajcie, nie ten przycisk. O właśnie. Łapiemy i wyrzucamy. Tylko muszę bliżej tutaj stanąć. W ten sposób bardzo szybko się ich pozbędziemy. Nie musimy tak się, kurczę, męczyć z tym dobijaniem ich. No tutaj trochę inaczej będzie, bo będzie troszeczkę robaków. No one są wkurzające. No ale spróbuję też je wywalić. Tak, można. Ale bardziej mi chodzi o tych większych przeciwników. Pięknie poszło. No i jeszcze chyba jedna seria została. Tak było chyba w demie, nie? Zajebisty sposób. Polecam. Praktycznie się nie męczymy. No i jeb. I to by było na tyle. No i praktycznie zbliżamy się do końca tego, co było to, co mogliśmy zobaczyć w demie. Tam jeszcze troszeczkę, no jeszcze troszeczkę jest, powiedzmy. Może się trochę pospieszyłem. Strażnica. Te nazwy, które tam widzicie w górze, strażnica, kanały, to są właśnie rozdziały. O, jak fajnie się zrymowało. Są to rozdziały, które później możemy sobie wybrać. Ale dobra, mamy mieczyk, który tam zdobyliśmy. Tutaj jest skrzyneczka, chociaż nie jest potrzebna, bo mam życie praktycznie całe. Mogłem zostawić ją, bo tu będzie trochę przeciwników do rozpłatowania. Dobra, ja wiem, co tu mam zrobić, tylko teraz, czekajcie, tu trzeba wejść. Zaraz powinny wyleźć jakieś cyklopy, ale najpierw trzeba to przesunąć. No i właśnie, jest. Stary znajomy. Oj, kurczę. Chciałem się podrawać po nosie i nie zdążyłem. O kurde, ale piękny unik. Kurczę, sięgnął. Jest, dobra. Jest nasz. Ujeżdżanie cyklopa, kurczę. Dobra sprawa. Nie jest to nowością, ale jest fajne. No, jebni go w końcu. No i to też jest zajebiste. Właśnie te flaki, to wszystko, kurczę. Coś pięknego. Dobra, teraz możemy sobie wyciągnąć to już na spokojnie. Tam się zaraz pojawi na górze punkt. Tak jest. O to chodziło. Właśnie, miałem sprawdzić, ile punktów nam... Czekajcie, niech wezmę wszystkie, zbiorę. Dobra. Ile punktów właśnie zebraliśmy? 2000, co? O, może starczy, co? Nie, 525 kul jeszcze brakuje. Chwała Oli!
Olimpowi wolność! Bogowie, dajcie mi sił! No i znowu on, tym razem ma jakichś pomocników, jakieś łapy, o, to jest zajebiste. Dobra, dawaj, 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 tutaj zaraz się to demo kończy. Tak więc kolejny odcinek na pewno będzie już nowym odcinkiem. Gdzie ja jestem w ogóle? Pod łapą, no ta. Ale chybiłem. Okej, jest. No i dobra, jest nasz, jest nasz. Jeszcze trochę, ostatnia faza. Kurczę, nic nie widzę, co się dzieje. Jeszcze te robale tam przeszkadzają. Ale nic, jakoś sobie poradzimy. Zaraz powinien paść. Tak jest, tak jest. Jest ostatnie wykończenie. No i tutaj chyba jakoś demo się pomału będzie kończyć. Znaczy demo się kończyło, to nie jest demo, to jest pełna wersja gry. No właśnie, w tym miejscu był koniec demo. I w tym miejscu pomału sobie będziemy kończyć także ten odcinek. Jeszcze tylko zobaczymy. Tak, wylądowaliśmy w jakimś innym miejscu, co? Czy jest tu napis? Nie ma. Ale dobrze, kochani, w tym miejscu właśnie, jak mówiłem, zakończymy sobie ten odcinek. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejne już niedługo. Na razie, cześć!